Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek z grą Arkanoid. Jest to, że tak powiem, sztandarowy produkt, który gościł na naszych automatach. Gra została wydana przez firmę Taito, bodajże 87 rok, ale nie zdążyłem tutaj przeczytać. O co w grze chodzi, to chyba wszyscy wiedzą, nie ma chyba takiej osoby, która by tej gry nie znała. Po prostu odbijamy piłeczkę, no i trzeba niszczyć właśnie te cegiełki, które tutaj są, no a jednocześnie tą piłeczkę zawsze odbić. Ona niestety tutaj, w tej wersji gry, jak widzimy, dosyć szybko zasuwa. Nawet bym powiedział bardzo szybko, więc nadążenie za nią, no to będzie nie lada wyzwaniem tutaj. A jak nam pójdzie, to się za chwilę okaże. 87, firma Taito, tak. Dobrze, 3 kredyciki na początek i lecimy. Jeszcze nie wiem, czym się tutaj steruje. Aha, tym się steruje. O! Ta piłeczka szybciej chyba zasuwa niż ta moja paletka. O! Widzicie, jaka zmyła? Gra nie jest prosta, bo niestety joystick analogowy działa w taki dziwny dosyć sposób, tak jak cyfrowy, że... No dobra, kontynuujemy. A nie, czekajcie, co ja zrobiłem? No nic. Nie przeczytałem, co tam pisało, a nacisnąłem start. O, widzicie? Tu się liczy refleks. O, minimalnie za daleko. No. No co jest? Nie mogę. No bez sensu. Czekajcie. Coś tutaj chyba nie działa do końca to tak jak powinno. No. Za szybko ta kulka zasuwa w stosunku do prędkości naszej. O. Masakrycznie ciężko będzie. Widzicie? Dosłownie milimetry. No ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego mi... Aha, bo ja straciłem... Dobra. Wiem już, o co chodzi chyba. 5 kredycików i lecimy. Tam już nie miałem kredytów. I dlatego... No już to zobaczymy w następnym. O! To była zmyłka. Może tu się wstrzelimy w tą... O! Niestety. Nie mogę kontynuować gry. Cokolwiek bym nie nacisnął, to jest game over. Czy nacisnę start, czy nacisnę fire, to jest koniec. Oj nie.
O, za daleko odrobinę. No, przytrzymuję. No i co mi daje to przytrzymanie? No i co? Nie rozumiem tego właśnie. Mogę tylko grę wystartować startem, a to nie o to chodzi. No nie wiem, dziwna ta kontynuacja, której nie ma. No i niestety, porażka. O! Porażka. No i... Nie rozumiem tego. Cokolwiek bym nie wdusił, to... To jest koniec gry, nie ma tej kontynuacji, chociaż kontynuacja powinna być. A może to jest taka kontynuacja, że po prostu... no nie wiem już, jak to interpretować. No dobra. O! Milimetry. O, też milimetry. Myślałem, że zdążę. No tutaj to nie było szans. O! Nie zdążyliśmy. No trzymam, no i co? Nie ma znaczenia, cokolwiek bym nie zrobił, to kontynuować się nie da. Oj! Za daleko. Ojku. Nie, no nie ma szansy w tą grę wygrać. Thank you.
Aj. No dobrze, tyle by było ode mnie w tym momencie. Nie ma sensu w tą grę dalej grać z uwagi na to, że szanse powodzenia są praktycznie zerowe. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnej rozgrywki. Cześć!